Cześć, witam wszystkich, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Medieval Dynasty. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi misjami po prostu i być może małą rozbudową naszej osady. O, proszę bardzo, tutaj piąchy mi wyskoczyły na sam początek, ale nie, dzisiaj nie zamierzam się z nikim bić. Tu widzę, mogę prawym trzymać gardę, lewym wymierzyć cios, ale nie, nie będziemy się bić. Dzisiaj będziemy chcieli pójść za misjami, czyli to, co jest w prawym górnym rogu, rozdział drugi. Zastaw pułapkę na króliki, zrób drewnianą włócznię, kamienny nóż, upoluj dzikie zwierzę i przetrwaj sezon. No przetrwaj sezon to jeszcze 2 dni, więc nie wiem, czy to się uda, to niekoniecznie, ale spróbujemy zrobić wszystkie pozostałe rzeczy, tak żeby nauczyć się przetrwania w tym świecie średniowiecznej, świecie, gdzie będziemy budować swoją osadę. Standardowo pozbieramy troszkę fantów sobie na początek. Musimy uważać na głód i pragnienie, tak żeby to było zaspokojone zdecydowanie cały czas i zajmiemy się tymi misjami. A przy okazji chciałbym podziękować Julkowi za podpowiedź, bo Julek podpowiedział, że dzień i godzina jest tutaj. Dzień drugi, godzina 10:36 nad mapą. Możemy spojrzeć, gdzie jest, jaki to jest dzień i jaka to jest godzina. Bardzo dziękuję, bo w końcu będę mógł się tutaj odnaleźć, a mówię tutaj, jeśli chodzi o misję, to tu musimy poczekać do kolejnego lata, tu do następnego dnia, a tutaj musimy udać się dosyć daleko, bo aż tutaj do rolnicy, nie widzę tutaj nazwy miejscowości, bo zasłania ją wykrzyknik, natomiast dlatego, aby gdzieś tam daleko mocno dzisiaj nie podróżować, zajmiemy się tym. Dobra, tylko tak, teraz pułapka na króliki, meble, dekoracje, drogi, rękodzieło, budynki, ogrodzenia. Budynki to będzie magazyn, usługi, wydobycie, przetrwanie może, o właśnie. Może gdzieś w przetrwaniu. Nie, tu są chaty, słuchajcie. Produkcja, tu są też jakieś budynki. O, tu możemy, zobaczcie, stragan czy chatę jakąś budowniczych zrobić. No, gdzie mamy pułapki? Bo to jest domy, wydobycie, magazyny, usługi, produkcji, hodowla zwierząt, rolnictwo, przetrwanie. Dobra, czekajcie, może to się jakoś inaczej robiło. Tak, rękodzieło, okej, okay, rękodzieło może. Drewno, o, jest drewniana włócznia. To sobie od razu zrobimy. Jest, kawałek misji zrobione. I od razu też zrobimy sobie nóż, o ile możemy. Kamienny nóż, tak, możemy zrobić. Dało się. I teraz tak, inwentarz. I trzeba to przydzielić. Włócznie damy na czwóreczkę. Łopaty nie mamy, a bo tą łopatę zebraliśmy, mamy tam drewnianą. I nóż damy na piąteczkę. Nóż, z tego co pamiętam, służy do oskurowania zwierząt, do obrobienia tych zwierząt. A, no i jeszcze pułapka, słuchajcie. Rękodzieło, śnieżka, drewno, prosta łopata, to są worki, te sprawy. No w drogach, nie, no w drogach to nie będzie, słuchajcie. Meble i dekoracje są, pułapki w meblach i dekoracjach, to się naszukałem, słuchajcie, jest pułapka na królika, 10 patyków nam wystarczy, okej, dobra, idziemy gdzieś do lasu, no bo przypuszczam, że króliki będą gdzieś w lesie, może nawet sobie namierzymy, o, tam mamy jakiegoś ptaka, ale jego nie chcemy, słuchajcie. Patrzymy, czy tutaj gdzieś... O, tam biega jakiś królik. Dobra. Dobra, tu też coś biegło? Tak, też biegnie królik. No dobra, czyli tą pułapkę teoretycznie możemy ustawić bardzo blisko. Gdzieś myślę nawet tutaj, żeby to no, mieć tuż obok domku. Pułapki, pułapka na króliki. Okej, umieść. Zbudowane, więc tutaj już też będziemy mieli... jakieś polowanko, a teraz pewnie za pomocą dzidy tej drewnianej musimy upolować, słuchajcie, jakieś zwierzątko. Nie jestem pewien, czy... No tu jakieś dziurawce, widzę, zbieramy też. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie, jakoś muszę się skradać pewnie,
żeby nie płoszyć tych królików albo innych zwierzątek. Tylko teraz tak, czwórka. Okej, tak dźgamy. A jeszcze można było chyba rzucać, ale to zapewne prawym przyciskiem myszy. I to zaraz zrobimy, tylko musimy namierzyć jakiegoś zwierzaka, który mam nadzieję zbyt dużo nam obrażeń nie zada. Czyli na pewno nie porwiemy się na żadnego niedźwiedzia, słuchajcie, ani nic z tych rzeczy. Ja tu zbieram oczywiście troszkę fantów, no bo trzeba zbierać fanty. I popatrzymy sobie, gdzie tu jest on, lisy. Tylko że lisy mogą nas uszkodzić. Tam jest jakiś ptak, ale ptak szybko odleci. Natomiast z tego, co widzę, to tam chodzi chyba jakiś borsuk czy coś takiego. Nie wiem, nie znam się. Ale tam idzie jakieś zwierzę. Widzicie? O, tutaj kropeczką. O, już ucieka, usłyszał mnie. Czyli trzeba się skradać, słuchajcie. Czyli trzeba się ewidentnie skradać. Z daleka wypatrzyć. I się skradać. Jelenie, no też jeszcze raczej nie pokonamy jelenia z drewnianą dzidą. O, tam taki ładny chodzi. No ale nie pokonamy go, słuchajcie. Nie pokonamy go. A trzeba jedzenie jakoś zdobyć. Ale tu się tych patyków wala. Jeszcze tu był lewy alt. Ja już mogę to używać. Tak, lewy alt to jest jakiś tryb inspektora. Ale póki co chyba nie odblokowaliśmy umiejętności, który podświetla różne rzeczy. Więc nic jeszcze nie widać. No dobra, polowanie. Szukamy zwierzaka z daleka i później musimy się zakraść, żeby nam nie uciekł. Może być królik, może być borsuk. Co my tutaj będziemy mieli, to już mniej istotne, byle nie nic agresywnego, bo na pewno go wtedy nie pokonamy, słuchajcie. Gdzie te zwierzaki polazły wszystkie? Już przed chwilą widzieliśmy i króliczka, i borsuka. No nic, pobiegniemy troszkę, poszukamy sobie. Może gdzieś tu wyżej. Tam są jelenie. No nie będziemy polować na jelenie. Sorki, ale przypuszczam, że jakby ruszył na nas szarżą ze swoimi rogami. O, to o, tam są. Dobra, tylko teraz jak ich powoli zajść? Są jakieś króliki. Na razie są póki co daleko. Przystaną na trochę? Czy no tak biegać? A nie, to lis poluje na królika, dlatego tak biegli. No dobra, tylko czy ja jestem w stanie pokonać lisa? Nie wiem, ale chyba trzeba spróbować. Wyjmie się najwyżej nóż. I powalczy w ten sposób. Dobra, tu jest lasek. Oczywiście ci też już gdzieś zniknęli. Grzybki sobie bierzemy. Jeszcze dzisiaj myślę, że wybudujemy sobie studnię, słuchajcie też. Patrzymy za zwierzakiem. Jeszcze wybudujemy sobie studnię, tak żeby powoli naszą osadę też oczywiście rozszerzać, nie? Też trzeba to robić. Jak biegnę, to na pewno... O, miejsce odkrycia... Miejsce odkryliśmy występowania królik. Jak biegnę, to pewnie robię muasę hałasu. Muszę na to uważać. Daleko od domu odeszliśmy? Nie, kawałeczek. No, powiem wam, że dziękuję przede wszystkim za to, że bardzo fajnie odebraliście tą serię. Sporo komentarzy, jak na ten początkujący kanał się pojawiło, że nie mogliście się doczekać tej serii, tej gry na moim kanale, że bardzo fajnie seria się zapowiada. O, jest, odblokowano nowy budynek, chata myśliwska. Słuchajcie, za zbieractwo jak widać. Jakieś dostaliśmy. Troszkę szybko odblokowujemy te rzeczy. Coś nam wpadło w pułapkę? Nie. Nic nam nie wpadło w pułapkę. No ale mamy ten łatwy poziom i 150% odkrywania rzeczy. No dobra, idziemy jeszcze raz pod tą górkę. O, czekajcie. A może na ptaszka? Jest.
Proszę bardzo. Chyba go upolowaliśmy. Tak, bo widzę, że misję zaliczyła. Zobaczcie tutaj. Zaliczyło. Tryb inspektora pozwala zobaczyć upuszczone przedmioty, takie jak włócznie. O, no to będzie można wam to pokazać. Czyli teraz wciskamy Alt. O, i są, jest podpisana. No proszę, czyli bardzo ładnie widoczna. Dobra, a tam idzie jeszcze ten borsuk, słuchajcie, po lewej stronie. Ja się tu skradam, bo może nie spłoszę tego ptaka i też może uda nam się go upolować. Tylko trzeba wziąć... A, nie uda. Odleciał. Bierzemy włócznie. Teraz nóż jest na 5. Tak, i oskuruj, jak widzicie. Czyli coś tutaj robimy. Co prawda animacja wygląda tak, jakbyśmy grzebali w ziemi. O, mamy 30 pióro i 6 mięso. O kurczę, dużo. Dużo. Dobra, włócznia jest. Gdzie ten borsuk poszedł? Też bym go chciał upolować, słuchajcie. Nie tylko ptaszka. Gdzie on poszedł? Znaczy ja myślę, że to jest borsuk, ale nie jestem pewien oczywiście, bo specem nie jestem od zwierząt. Ale tak mi się wydawało. O, tam są, dobra. Po cichutku się skradamy, upolujemy. Chociaż jeszcze jedno zwierzę, jak już zajęliśmy się polowaniem, słuchajcie. I ptaka upolowaliśmy, no to może uda nam się jeszcze coś grubszego troszkę, o proszę. No właśnie, i to już nas atakuje, jak widzicie. Chyba. Biegniemy, biegniemy. Damy mu radę, czy nie damy mu radę nożem? Ugryź nas. Nasz. Okej, okay, zdrowie. No i tu mamy od razu podpowiedzi. Obrażenia otrzymane w walce, upadki z wysokości i inne tego typu rzeczy, utratę zdrowia, a nawet również życia. Możesz regenerować zdrowie śpiąc w łóżku, jedząc zioła lub pijąc mikstury. Okej, okay. Dobra. Czyli upolowaliśmy go nożem po prostu. Już przestań się bujać. Bierzemy borsuk. To jest borsuk, tak jest. Coś mi tu przeszkadza. A, bo on się cały czas kula. Dobra, oskurujemy go. I też weźmiemy, zobaczymy co za fanty będziemy mieli. Skoro mięso, to będziemy mogli robić 3 futro, 3 mięso. No i fajnie. I takie rzeczy są potrzebne. Tylko teraz gdzie jest nasza włócznia, słuchajcie. O, jest tam gdzieś. Dobra, to ten alt się przydaje, powiem szczerze. To się naprawdę przydaje, no bo weźcie teraz, znajdźcie taką drewnianą włócznię. Okej, okay. Weźcie teraz, znajdźcie taką drewnianą włócznię w tym lesie, gdzie pełno patyków, to praktycznie byłoby niewykonalne, nie? To by było niewykonalne, myślę. No dobra, i teraz co? No albo musimy zrobić misję, albo rozbudować wioskę, albo... Co my tu sobie przy okazji weźmiemy glinę, albo przetrwać cały sezon, no ale to muszą być kolejne 2 dni. Okej, okay, mamy gliny też, może coś fajnego sobie z tego zrobimy, zobaczymy. No przetrwać sezon to tak ustawiliśmy, nie, że jeden sezon to, chociaż sezon pewnie cały, ciekawe, nie porę roku, sezon czyli lato, jesień, zimę, wiosnę, nie, a my teraz mamy... Co mamy? Wiosnę mamy, no właśnie, więc ten rozdział drugi będziemy musieli spędzić pewnie na wykonywaniu misji. Tu musimy poczekać do następnego dnia, czyli już pewnie za chwilę. Czyli już za chwilę jest 16. Dobra, ale może w międzyczasie, słuchajcie, coś sobie wybudujemy jeszcze tutaj, nie? Bo mieliśmy tutaj różne rzeczy. A właśnie, zrobimy sobie, zobaczymy co odblokowaliśmy. O tak, mamy studnię i mamy magazyn zasobów. Tu jest jak gdyby odblokowane. Chata myśliwska. Budynek myśliwski. Pracownicy zatrudnieni tutaj dostarczać będą surowce z polowań. Posiada suszarnię i stół warsztatowy. No proszę. Okej, okay, tu mamy inne, ale co my mamy? Studnia. Rodzaj budynku wydobywczego. Pracownicy zatrudnieni tutaj dostarczać będą wodę. Okej, okay, czyli widzicie, od samego początku gra zachęca nas, żebyśmy zatrudnili pewne osoby, nie? Żebyśmy zatrudnili pewne osoby. I tutaj widzę, że schematy nic nie mamy do kupienia, a tutaj już widzę, że jest niski płot z patyków, brama z patyków i pień do siedzenia. Możemy takie rzeczy sobie tutaj kupić, gdy dojdziemy do tego poziomu. Okej. Okay. Znaczy tu już doszliśmy, tylko że pieniędzy mamy mało, tylko na takie płotki, ale na razie nam to niepotrzebne. Ale studnie bym wybudował tak po prostu, żeby mieć ją, żeby mieć, nie? I teraz tak, patrzymy, co my tutaj mamy.
Domy? No nie, domów nie będziemy budować. Wydobycie? Jest ta studnia. Okej, okay. Liczba studni 0. No tak, fakt, jeszcze nie mamy żadnych studni, ale duża ta studnia, słuchajcie. Tam co prawda jest rzeka tuż obok, więc trochę to tak śmiesznie wygląda, że budujemy od razu przy rzece, ale tak zrobimy na sam początek, tak żeby obok domu była wybudowana studnia. Taka podstawa, można powiedzieć, nie? Umieść, dobra. I czwóreczka, był młotek? Nie. Chyba, że już wyczerpałem. Dwójka. A właśnie, czwóreczka to przecież była włócznia. Czyżby ona mi nie wróciła automatycznie na miejsce, jak ją podniosłem? Nie. Widocznie za długo ją szukałem. I czego tu potrzebujemy? Kłody jednej? A nie, dobra. Kłod więcej. Czyli musimy ściąć kolejne drzewko. Jeśli ktoś z Was wie, czy zostawię tak pniak, to drzewo odrośnie, to podpowiedzcie w komentarzu. Bo inaczej będę je po prostu szybciutko wycinał, no bo nie są nam do niczego potrzebne, a to będzie dodatkowa kłoda, nie? Także śmiało podpowiedzcie. Czy jak zetnę, to i tak odrosną? Czy tylko odrosną drzewa, jak je zostawię? Dobra. Kilka kłód jest, więc możemy śmiało pójść dalej budować. I postawimy sobie studnię. Na razie fundament tylko. O, tu więcej widzę też. Dobra, myślałem, że już może będą patyki potrzebne, wiecie, tylko, a nie kolejne kłody. No ale jak widać, tutaj nie ma lekko, nie ma lekko. Dlatego też, słuchajcie, na początku, w pierwszym odcinku, gdy robiliśmy ten świat dopiero, no to ustawiłem, żeby surowce mogły być noszone przez nas, no, do oporu, tak, że nie ma tutaj udźwigu, jak gdyby, tego ograniczenia. No bo to by było bardzo ciężkie, tak zobaczcie, biegać teraz w te i we w te cały czas i nie móc tego nosić swobodnie, tylko mieć ograniczony udźwig i biegać tylko między domkiem, magazynem, a lasem tutaj, żeby zbierać surowce. No to by było bardzo uciążliwe, tym bardziej, że chcemy nagrywać, chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Gra w tą grę, jak to brzmi w ogóle, jak wygląda rozgrywka. Coś sobie jeszcze wzięliśmy i widzę, nie, nic, myślałem, miałem takie złudzenie optyczne, że jest zamknięta klatka, że coś złapiemy, a jednak nie, słuchajcie, coś tutaj, czekajcie, coś, nie wiem, czy nie, woń moja nie jest jakaś tutaj, brud, no właśnie, zobaczcie, spory brud, trzeba będzie wejść do wody zaraz chyba, tak to chyba tutaj wyglądało, no ale póki co budujemy i dach jeszcze, słomę mamy. Tylko chyba jedna kłoda będzie potrzebna. Tak jest. Okej, coś jeszcze? A, jeszcze druga strona dachu, słuchajcie. Ale tutaj rozparcelowali, że tak powiem, tą studnię na małe kawałeczki. O, jeszcze słomy nam zabrakło. No ładnie, ale to przy okazji, słuchajcie, przejdziemy się po słomę i wbiegniemy sobie do wody, zobaczymy, czy nam smród minie. Smród, brud. Czy to będzie tak wyglądało? Tak, chyba właśnie się umyliśmy. Teraz napijemy się wody, w której przed chwilą się umyliśmy. Bardzo zdrowe, na pewno mega zdrowe. Proszę Was, nigdy tak nie róbcie. To tylko gra. Zobaczymy, co możemy zjeść sobie. Tu jedzenie też chyba będzie się psuło, chociaż nie wiem, czy tego nie wyłączyliśmy akurat. Ale tu mamy dosyć sporo. F, zjedz jedno. Ok, tak, mamy 20. Jak jest jedzenie? No nie, powoli nam rośnie z tego suszonego mięsa. Cena, waga, wytrzymałość. Dobra, jeszcze tak sobie zjemy. Ok, myślę, że wystarczy. No ale dobra, wiadomość jest taka, że wystarczy wejść do wody i jesteśmy umyci. Jesteśmy umyci, nie jesteśmy brudni. Wystarczy się zanurzyć porządnie w rzeczce i wszystko gra. Dobra, zbieramy sobie troszkę trzciny, słuchajcie, chyba powoli się tak robi ciemniej, więc być może jeszcze uda nam się popchnąć misję do przodu, bo skoczymy do następnego dnia po prostu, nie? Dobra, do 30 dozbieramy, żeby zapas mieć. Okej, żeby mieć, tak, do następnego dnia, no to będziemy mogli misję wtedy też zrobić i przy okazji coś w tym odcinku, poza wybudowaniem studni i małym polowaniem, też się pojawi, bo czemu by nie, zobaczymy, jak ta studnia. Najchętniej to okej, ukończono budowę studnia. Dobra, i teraz ja mogę tutaj, aha, bo mam włączony
Czy ja mogę tutaj sobie pobrać? Twórz, co ja mogę stworzyć? Bukłak z wodą, no ale nie mamy. Aha, i wiadro z wodą, czyli musielibyśmy mieć bukłak albo wiadro i wtedy byśmy mogli zabrać ze sobą wodę, żeby się napoić. Ale możemy też teraz, jak człowiek, wypić wodę tutaj. Czyli już nie z rzeki, nie z rzeki, jak jakiś, nie wiem, kto, bez schronienia, bez niczego, tylko normalnie cywilizowany, wstępnie cywilizowany człowiek. Jeszcze coś mnie interesuje, bo pamiętam, że było, słuchajcie, wydobycie, domy, przetrwanie, ognisko gdzieś mamy, tu już myśliwych możemy, rolnictwo, hodowla zwierząt, produkcja, bo też było, gdzie jak będzie zimno, to albo przy pochodni trzeba chodzić, albo ognisko zrobić. Tu jest coś, drewno opałowe, pochodnia. A gdzie to ognisko jest, słuchajcie? Meble i dekoracje. Tutaj, ogniska jest. Proste ognisko. Tak, byśmy wybudowali, słuchajcie. Takie proste tylko? Coś takiego to ma być? Ognisko. Proste ognisko. Drewniane ognisko, ale schemat jest nieodblokowany. Kup schemat R30. Gdzie ja to mogę zrobić? Tutaj było w tych na pewno technologiach. A może gdzieś tu? Warsztat. Może byśmy zrobili, słuchajcie, od razu takie ognisko porządniejsze. Drewniane ognisko, 30 monet. No mamy 50. Może tracę pieniądze, ale może przy okazji sobie zobaczymy, jak to wygląda. Kupiliśmy schemat, tak jest, czyli możemy, zobaczcie sobie tutaj, bo tu mamy tak, budownictwo, przetrwanie, rolnictwo i produkcja, no i możemy sobie różne, nie dość, że odkrywamy tutaj rzeczy wraz z robieniem pewnych czynności, wraz z doświadczeniem, no to jeszcze możemy kupić za kasiorę pewne schematy. Ok, i teraz zobaczymy, czy w ogóle będę mógł, miał surowce na to, no właśnie. Drewno opałowe, ok, ale drewno opałowe można bardzo łatwo przecież zrobić, bo było gdzieś tutaj. Drewno opałowe, kłoda, no to nie tak łatwo, musimy mieć 8 kłód. Dobra, słuchajcie, to może jeszcze to zrobimy, zanim pójdziemy spać i zanim skoczymy do następnego dnia. To jeszcze byśmy chcieli mieć 8 kłód. 8 kłód, zrobimy to ognisko lepsze, drewniane. Tylko pytanie, czy to nie będzie trzeba tam do niego cały czas dorzucać drewna, skoro będzie lepsze, no ale zobaczymy, mamy 2, 3, 4 i 5. A przy okazji pytacie też, jak tam, jakie serie, jakie rzeczy będą na kanale. Tak jak powiedziałem, no ta będzie seria na pewno. Ojoj, trzeba zrobić siekierę. Kamienna siekiera, tak jest. Ta seria będzie na pewno z Medieval Dynasty. Będzie Fallout. Teraz obecnie oglądam serial i naprawdę wciągnął mnie ten świat znowu, bo jestem wielkim fanem Fallouta, ale też chciałbym wrócić do Lego Fortnite. Lego Fortnite, wiem, że to też Wam się podobało, a mi też się podobało, mówiąc szczerze, i chętnie bym sobie trochę pograł i ponagrywał, żeby Wam to pokazać. Ok, jeszcze jedno drzewko tak dla zapasu zetniemy, więc te trzy gry będą na pewno. Zobaczymy, jak będzie Wasze uznanie, no bo tu dwie strony muszą działać i ja muszę mieć przyjemność z nagrywania gry i Wy musicie chcieć i lubić ją oglądać, nie? Także to trzeba w dwie strony zrobić, także zobaczymy, jak te serie się przyjmą, ale na pewno myślę, słuchajcie, na pewno myślę o jakiejś strategicznej grze, ale bardziej myślę może coś z nowości jakichś wychodzących, teraz jest sporo gier. Tą jedną mówiłem Wam o zombie, taką Infected World, Infected Zone, coś tak tego, Safe Infected Zone, chyba tak, ale to wszystko early accessy, ale może bym coś takiego zrobił, słuchajcie, to na pewno, ale tak planuję na bieżąco nie więcej niż trzy gry, żeby to miało ręce i nogi. Drewno opałowe, a no jeszcze nie zrobiłem, właśnie coś się dziwię, jak to nie mogę, rękodzieło, drewno opałowe, R, stwórz więcej. I chcemy stworzyć sobie od razu 8, tak jak widzicie. Więc stworzymy sobie 8 ładnie. To będzie wszystko tak trwało. O, kurczę blade, jak się ruszę, to on będzie robił cały czas? Nie mogę się ruszać. Czyli słuchajcie, zobaczcie, trochę czasochłonne. Pamiętam, że w opcjach też mogliśmy to wyłączyć, nie?
żeby można było robić od razu. No ale okej, dobra, będzie możliwość do pogadania. Też tutaj nie wiem, czy jesteśmy dobrze najedzeni, a tutaj czy jesteśmy brudni, o co chodzi, czy ja mogę wyłączyć sobie... Nie, nawet nie mogę sobie włączyć inwentarza, słuchajcie, mapki i tego typu rzeczy, bo mogłoby się robić w tle, a ja bym przecież mógł coś sprawdzić na przykład, nie? Tak jak tutaj właśnie, o co chodzi. Brud znowu 30, nie wiem, chyba jak pracujemy, to tak się mocno brudzimy. Dobra, i możemy zrobić już ognisko. Nie, tutaj. Meble. Ognisko, okej, takie większe ognisko. Zobaczymy, czy to nie było marnotrawstwo kłód. Okej, ukończono budowę i rozpal. Okej, czyli od pochodni. I widzicie, śpi i twórz. Twórz możemy zrobić. Mięso. O, pieczone mięso robię. No tak, bo upolowaliśmy sobie zwierzę, słuchajcie. No i pięknie. To upieczmy sobie na naszym pierwszym ognisku, słuchajcie, troszkę mięsa. Bo czemu by nie? Czemu by nie? Będziemy mieli przynajmniej troszkę jedzenia i to będzie zapewnione. I przy okazji zaraz pokażę wam, jak upiecze się to mięso. Tryb fotograficzny, bo jest coś takiego, za pomocą którego robię właśnie sobie screeny na miniaturki. I zrobimy przy okazji, skoro mamy ognisko, mamy noc, to akurat taka inna sceneria, więc być może uda nam się to zrobić. Tryb fotograficzny. Aha, trzecia osoba musi być to właśnie, bo tu trzeba zmienić kamerę, słuchajcie. Jak to się zmieniało? Okej, P. Dobra. Jest trzecia osoba i teraz staniemy sobie, słuchajcie, a może właśnie, może jeszcze z pochodnią, jak się pochodnie, F, żeby było troszkę jaśniej. Ale to zaraz zobaczymy, czy z pochodnią, czy nie. I bierzemy sobie tryb fotograficzny, słuchajcie. I wolna kamera. Czekajcie, tryb kamery, o właśnie, w ten sposób. I możemy sobie, o, popodróżować. Tak jest. I zobaczcie, ładnie możemy zrobić zdjęcie, nie? Ładnie możemy zrobić zdjęcie jako przygoda. Zrób zdjęcie, F. OK. Zdjęcie zapisane. Dobra, i możemy wyjść sobie teraz z tego trybu. Pochodnie chowamy, bo nie jest na tyle zimno. Widok też wolę taki. Też wolę taki. I idziemy sobie spać. Zobaczymy jeszcze, na czym będzie polegała kolejna misja. Jakoś dużo łóżek tutaj nam zrobili. O, tu też możemy sobie gotować, nie? Tylko tu mamy zupy, owsianki, inne. Tego typu rzeczy. Też receptury pewnie trzeba odblokować. Tak jest. Ale można. Tu mamy nawet z grzybów, zobaczcie. Podgrzybek, ok. Czyli konkretne grzyby trzeba znaleźć. Mięso. O, mięso i burak. Dobra, no mamy takie rzeczy, mamy, ok. Umiejętności, tak jest, coś tutaj zdobyliśmy. W czym? W produkcji, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? 5% więcej doświadczenia, korzystania ze stacji roboczych w szwalni, w warsztacie i kuźni i roboczych w kuchni. Na razie nie mamy niczego, ale może damy tutaj, bo może to ognisko czy gotowanie w kociołku też nam wystarczy, słuchajcie, nie? Być może. Śpi następny dzień. Dobra, chcemy się przespać i będziemy mogli sprawdzić, o co chodzi z tą misją, którą mamy tutaj od szefa osady. Drewniane ognisko. Okej, może będzie je można wielokrotnie rozpalać, bo widzę, że jest taka opcja. No to by było spoko, mówiąc szczerze. Dziennik. Historia tego nie. Tutaj rozmawiaj z Uniegost. Dobra, czyli porozmawiamy. Śledź sobie. I biegniemy tam do wioski naszej pierwszej, żeby zobaczyć, na czym ta misja polega. Zaraz. Jeszcze jedna rzecz. Sprawdzimy, słuchajcie, czy nic się nie upolowało. Tu jest gdzieś nasza, tak jest, zobaczcie. Mamy to. Pułapka na króliki, zbierz. Co dostaliśmy? Futro i mięso. No i spoko. Uzbroimy jeszcze tą pułapkę ponownie. Widać, że ona... Trzy razy pewnie ją użyjemy i się popsuje, nie? Czyli zobaczcie, można, mógłbym tak wybudować ze trzy pewnie pułapki i chyba zaraz to zrobię, żeby mieć trochę więcej jedzenia i futra, bo futro też nam się pewnie przyda na zimę, żeby stworzyć jakieś ciuchy. Trzeba uważać, aha, trochę ode mnie, słuchajcie, daję, trochę jestem brudny, więc zaraz sobie to
zobaczymy. Zanim wejdę do wody, sprawdzimy sobie naszą postać. Mamy brud 33%. To czemu tam jest tak? Mam wrażenie, że na dole jest jak gdyby więcej. No ale idziemy do wody. Ok, i teraz zobaczymy. Brud 20%. Dobra, czyli tylko trochę się umyliśmy, słuchajcie. I co, tyle? Czy jak będziemy chodzić w wodzie, to po prostu się myjemy? 4%, tak. Czyli chodzimy w wodzie, to się myjemy. Trzeba wejść dosyć głęboko. I dzięki temu się... Czyli ostatnio jak wszedłem do wody, to umyłem się tylko troszkę. Zobaczymy, czy nam się to uda, słuchajcie. Troszkę są szybkie. No, nie dorzuciłem. Dobra, czyli poprawkę też trzeba tutaj brać. Gdzie jest moja włócznia? O jest, dobra. Też bym jej nie znalazł. Weź, dobra. Mamy to. No nic, idziemy misję jednak zrobić. Kaczki się nie udało upolować. A myślałem, że jak już mamy królika, bursuka, to może jeszcze kaczkę damy sobie do zestawu. Tych kwiatów troszkę pozbieramy. Chciałbym spróbować kogoś zatrudnić. Nie, nie zbieramy, jeszcze nie są dojrzałe. Chciałbym spróbować kogoś zatrudnić. Oni na bank na to tylko czekają. Tylko, że też jak ich zatrudnimy, to trzeba mieć dla nich jedzenie. Trzeba mieć też dla nich ciepło, że tak powiem. Czyli zapewnić im podstawowe rzeczy. Wodę, czyli w tej studni musi ktoś pracować też. No, także nie jest łatwo. Ok, rozmawiamy. O co chodzi? Dolina do mnie przemawia, oczywiście, że tak, w kiepskim momencie przyszedłem. O co chodzi? Morderstwo miało miejsce. Myślałem, że tu takie rzeczy się nie zdarzają, bo się nie zdarzają. Muszę przesłuchać świadków. Nie wiem, czego mogę się spodziewać. Jestem pewien, że zajmiesz się należycie. Czas pokaże, wierzę w ciebie. Odkładamy żarty na bok, to poważna sprawa. Banda jakaś nazywa się Sambor i był jednym z was. Okej. Z nas, przepraszam. Świetnie, pójdę do niego od razu. Tylko uważaj, nazwać Sambora sympatycznym to jak nazwać bycie urządlonym przez pszczołę w sam czubek męskości przyjemnym. Okej. Czyli jest bardzo niesympatyczny. Wyruszam w drogę. Co muszę zrobić? Reputacja dynastii plus 15. Okej. Dziennik. Historia. Rozmawiaj z Samborem. Dobra, mapa. Gdzie on jest? Tutaj. Tu ma jakieś obozowisko i tu też będziemy musieli iść. To i to jest daleko, więc dzisiaj tego nie zrobimy, ale myślę, że tą misję w następnym odcinku jak najbardziej. Gdzieś tu przez most, jak przejdziemy, zobaczymy, co jest w tej drugiej wiosce i pójdziemy do tego obozu. Dzisiaj nam podróży takich dalekich się nie uda zrobić, ale możemy się troszkę tu rozejrzeć, może z kimś pogadać. A to jest u niego, dobra. Może tu przy ognisku z kimś pogadamy i zobaczymy, o co chodzi. Rozmawiaj. Ok. Czy słyszałaś ciekawe pogłoski? Baranica, słyszałam, że ktoś ma tam dla ciebie zadanie. Ok. Czyli ktoś mi tu podsuwa misję. Pogawędkę zrobimy. Jak ci mija dzień? Sympatia, widzicie, że jest 0%, nie? Zima już dawno za nami, trzeba wrócić do pracy. Niech ta wiosna będzie bardziej produktywna niż potrzebna. Poprzednia. Co ostatnio chodzi ci po głowie? Kasztelanka by była z niej. Dobra, dobra, okej, pełnych monet. Pewnie każdy by chciał mieć dużo monet. Okej, dobra, czyli tutaj tak. No zobaczymy, co się stanie. Romans. Wydajesz się bardzo interesująca. Mogę cię o coś zapytać. Jak mija dzień? Zawsze chętnie się uczę nowych rzeczy. Masz dla mnie jakąś radę? Okej, tak się spytam. Tylko jedno. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się na drodze pomiędzy mną a moim sukcesem, to zrób sobie przysługę i się przesuń. Albo będę zmuszona przesunąć cię osobiście. No proszę, jaka krnąbna osóbka tutaj. Dobra, ale sympatia 5% urosła. Dobra, coś możemy spytać. Co cię tutaj sprowadziło? Jest 10%, ok. Ambicja, no dobra. Dobra. Ok, czyli wiemy. A zobaczymy, co tutaj. Tu jest niby, że będzie plus jeden ludzik. Tworzę nową osadę i szukam dobrych ludzi, którzy zechcą do mnie dołączyć. Może zaryzykujemy, słuchajcie. Może tak zrobimy. Tworzę nową osadę. Zobaczymy, co powie.
Brzmi jak to, czego szukałam, z przyjemnością. Świetnie, to do zobaczenia na miejscu. Okej, domy. Każdego przybysza możesz przypisać do wybranego przez siebie domostwa. Jedynie mężczyźni i kobieci mogą być ulokowani w jednym domostwie, co zaowocuje po pewnym czasie powiększeniem się ich rodziny. Okej, dobra. Czyli mamy pierwszą mieszkankę, słuchajcie. Współmałżonek. Znalezienie żony jest pierwszym krokiem do zapewnienia przetrwania dynastii. Przyszła małżonka wprowadzi się do twojego domu i będzie ci pomagać w różnych zadaniach. Pewnego dnia może zapewnić ci spadkobiercę, ale nie przychodzi łatwo. Najpierw musisz zdobyć jej serce. Dobra, no to wszystko wiemy. Czyli mamy pierwszą mieszkankę i teraz właśnie, zobaczcie, zarządzanie. My tutaj mamy jako mieszkańca nastrój 00. Czemu tak spada mocno? Ja to mogę podejrzeć. Kategorie zakładki w otwórz szczegóły F. Dlaczego nastrój spada? Brak domu, brak żywności, brak wody, brak opału. Dobra, czyli trzeba to wszystko, jak widzicie, zapewnić, żeby tutaj nastrój nie spadał jakoś za bardzo mocno. Wolne miejsce, przypisz miejsce pracy. Niech będzie studnia. Dobra, ok, czyli już zobaczcie, mamy zarządzanie pewne. Powrót, jest w studnia, przypisz dom, brak budynków, no jak brak budynków, przecież jest jeden dom. No dobra, zobaczymy, może jak do nas dojdzie, może się coś zmieni, bo to troszkę potrwa, jak widać, człapie sobie tutaj. A my lecimy do domu i przydałoby się zrobić też jakiś magazyn, nie? Słuchajcie, budynki, domy nie. Czekajcie, to nie było tak, kurczę, cały czas mi się tutaj mieli meble i dekoracje. Pojemniki, no tutaj byśmy mogli wybudować jakiś kosz czy coś takiego, skrzyni jeszcze nie możemy. Dobra, budynki, przetrwanie, wydobycie, hodowca, produkcja, usługi, magazyny są. Jest tutaj magazyn zasobów. Uła, duży, dobra. No ale będziemy mogli coś takiego wybudować. Na razie będziemy sobie tu budować, słuchajcie, bardzo blisko, bo dopiero poznajemy grę. Pewnie przejdzie kiedyś czas na zrobienie większych postępów, no ale i zbudowania dużej osady, no ale póki co musi nam to wystarczyć. Dom, szyld, zarządzaj, ok. Mały, prosty dom. Ludzie, jeden z trzech, dobra. Ok, wolne miejsce, przypisz osobę. O i czemu? Może mnie jeszcze nie lubi, nie chce ze mną mieszkać, ja tutaj mieszkam. I może nie mogę tak po prostu sobie wprowadzić, słuchajcie, kogoś. Może to tak wyglądać. A jak ja bym siebie usunął? Chociaż nie, no muszę mieć jakąś chałupę. Muszę tam móc się przespać. Dobra, zobaczymy jak tutaj przyjdzie. Ma pracować przy studni. Więc może będzie coś wydobywać. Więc ja tak myślę, że musimy sobie tu postawić jeszcze. Może będzie mogła z tego korzystać. Właśnie jakiś pojemnik. I na początek mamy tylko to, no ale zostawimy tutaj, niech sobie będzie jeden taki pod samym domem. Umieść. Ok, od razu się zbudował i co teraz? Otwórz wiklinowy kosz. Czy ja mogę jakoś udostępnić to ludziom? Chyba nie, chyba po prostu sobie stoi. No dobra, tutaj przyjdzie, zobaczymy co ja mogę powiedzieć. Ok. Okej, okay. Mam coś dla ciebie. A, brak przedmiotów, czyli nie mam nic fajnego, co by mogło ją zainteresować. Czy mogę cię o coś zapytać? A jak się podoba tobie? Może być sympatia 15. Dobra. Okej. Okay. No dobra. Okay. Ale widzicie, że spada jej nastrój, nie? Więc będzie trzeba zadbać o to. I teraz nie wiem, czy ja będę musiał postawić ten magazyn, budynki, magazyny, pierwszy magazyn, matko, jaki on jest wielki. Dobra, ale można go gdzieś tutaj postawić, ale ogromny magazyn. To może tak, jeszcze nie będę go budował, słuchajcie, bo może wy mi podpowiecie, czy wystarczą tu jakieś skrzynie, koszyki, tego typu rzeczy, czy muszę budować od razu magazyn i czemu nie mogę jej przypisać do domu. Mały, prosty dom, otwórz szczegóły, przypisz, no nie może pewnie, czyli co, musiałbym wybudować drugi dom. Drugi dom, może po drugiej stronie drogi,
tu są jagody, ale tu zaraz obok jagód mamy trochę miejsca i byśmy wybudowali drugi dom. Czyli tu drogi dom dla mieszkańców, tutaj magazyn. No i będziemy ruszać tak, żeby zapewnić dobrobyt naszym mieszkańcom. Póki co mamy jednego. No dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że ta przygoda wygląda ciekawie. Rozbudowaliśmy lekko naszą osadę. Popolowaliśmy troszkę dzisiaj. Mamy pierwszą mieszkankę. Także sukces. Całkiem niezły progres. Ja myślę, że to całkiem niezły progres. A w przyszłym odcinku na pewno pójdziemy sobie zrobić misję. Zobaczymy, z czym to się będzie wiązało. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście odpowiadajcie na pytania, komentujcie, podpowiadajcie mi, co tutaj robić. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia i cześć.